Siema! Dziś sobie pijemy herbatkę. Elo, elo, wszystkim na kanale, czy to skończymy i dzisiaj wam powiem, jak odpalić po prostu live'a za pomocą OBS-a. Wiecie, na przykład tak rozpocić stream i wam po prostu się stream odpala. Na początku łapę w górę i subika, no i zaczynamy. Na początku potrzebujecie po prostu mieć OBS-a, to po prostu musicie mieć po prostu ustawienia. Tutaj te rzeczy musicie mieć, żeby odpalić potem... Nie wiem, tutaj i tutaj sceny możecie mieć, jeśli tutaj polecam jest sceny, żeby po prostu mieć, że powiedzmy na live, na odcinki, na jakieś inne pierdoły, na konkursy, różne mieć takie różne funkcje, żeby tego nie usuwać za każdym razem, więc dobra, miesza z tym, to będzie, jeśli zostawicie po prostu odcinkiem, po prostu 10 łapek, no nie, po prostu tak 15, 16, no tak 16 łapek i pokażę wam, jak to zrobić, więc najpierw po prostu ogarnąć fajnie OBS-a, będzie tam 3 części, więc będę przynajmniej miał o czym nagrywać. 16 łapek i robimy taki odcinek. Więc po prostu musicie wejść w YouTube'a. Jak wchodzicie w YouTube'a, to zalogujecie się tu. Musicie tutaj pobrać sobie wszystko. No i tak dalej. Musicie zalogować, w skrócie. Wchodzicie tu. Rozpocznie transmisję na żywo. Spokojnie. To wszystko wam pokażę. Nie zapłacam tej nowej rzeczy, bo tej rzeczy też nie ogarniam. Wchodzicie w tutaj rozpocznij transmisję w klasycznej wersji. Więc wchodzicie w to. To wam się pokazuje. To tutaj sobie kasujecie. Tutaj dajcie sobie miniaturkę, o widzicie, tutaj mam miniaturkę taką fajną. Zapraszam was na mojego Instagrama, na moje dwa Discordy i za niedługo będę robił team, więc dobra. Tutaj widzicie, macie takie fajne coś, miniaturkę, dajcie opcje zaawansowane, dajcie sobie normalne opóźnienie, mało opóźnienie. Tutaj jest tak 15 sekund opóźnienia, 10 sekund opóźnienia, 10-15. Tutaj jest tak, tak jest 5-10 sekund opóźnienia, a tutaj jest 3 sekundy, tak 1-3 sekundy opóźnienia. No tak do 5 maksymalnie, kiedy jest naprawdę są YouTube jest bardzo przeciążony, więc dobra, mniejsza z tym. Tutaj dodatkowe opóźnienie, jeśli dacie normalne lub dacie normalne opóźnienie, tutaj możecie dodatkowe, żeby na przykład was snajpowali podczas, powiedzmy, jak grać jakiś turniej, bardzo ważne, bo to jest ważne jednak podczas higierek, żeby no będziecie mieć opóźniony czas o ponad 2 minuty, no ale podczas takich miliony to jest warto takie coś dać. Tutaj dacie sobie kartę, jak chcecie robić jakieś karty, jakieś inne pierdoły tutaj. Dobra, tutaj sobie dajcie kategorie, muzyka, nie, zwierzęta, gry, powiedzmy ja tutaj ma Fortnite'a, po czym tutaj sobie szukacie Fortnite. Co ja też szukałem, poczekajcie. Fortnite 2017, dobra. I tutaj macie takie coś. Ja tego nie po prostu nie pokażę, no bo inaczej będziecie mogli odpalić streama na moim kanale. Nie, z tym po prostu musicie wziąć to. Pokaż, zresetuj, kopiujecie tutaj ten klucz. Ctrl-C, albo jak kto nie umie Ctrl-C, to po prostu prawie przycisk i kopiuj. Ctrl-C, ale ja już to mam skopiowane, więc już nie mogę. Więc musicie wejść w ustawienia, w OBS-ie, stream. I tutaj macie takie coś. I tutaj trzeba po prostu dać takie coś jak własny, że nie dajcie YouTube'ami czy coś, musicie dać własny. Tutaj musicie wkleić to, co macie... Czekajcie. Anuluj. Tutaj musicie najpierw skopiować to, jak to robicie pierwszy raz, musicie skopiować to. Jak to skopiujecie, wchodzicie w ustawienia, stream i tutaj wklejacie to i wam takie coś powinno być. I potem bierzecie, kopiujecie ten klucz i ten klucz strumienia musicie go wymieniać co live, jakby coś, żeby nie było potem. Popatrzcie, macie takie coś, tutaj go będzie pokaż, wklej. Idzie wkleiliście go, ok, i już normalnie mogę rozpocząć streama. Wszystko mam gotowe. Tutaj patrzycie, czy działa mikrofon, czy działa urządzenie audio. Tutaj patrzycie sobie. Zobaczcie, tutaj mam takie fajne napisy. Kamera, nie, kamerę tutaj wyłączę. Czy popatrzcie, o tutaj fajna, ma pełno rzeczy powłączanych. O takich, super. Widzicie, to sobie usuńmy. Widzicie, o takie, widzicie, ile was sobie ogarniecie. Normalnie i to. Więc tyle, więc wielkie dzięki za one, znaczy łapę w górę subika. 16 lajkaczów i robię kolejny poradnik dotyczący OBS-a, żeby fajnie tutaj nagrywać, żeby na przykład, i też, żeby po prostu ogarnąć, na przykład, żeby nie było widać cały ekran, tylko żeby było widać tego grę Fortnite, jak wychodzi się po prostu czytać czat, żeby nie było widać tego czatu. Więc wielkie dzięki za one, znaczy łapę w górę suba, 16 lajkaczów, robię kolejny poradnik jutro na żywo.